Nazywam się Piotr Tytkowski, jestem współzałożycielem spółki Moberia. Moberia to jest software house, który tworzy oprogramowanie dla firm sektora IT i firm telekomunikacyjnych. Studiowałem na uczelni Leona Koźmińskiego MBA dla inżynierów oraz psychologię biznesu dla menedżerów. Studia MBA dla inżynierów były doskonałym uzupełnieniem mojej wiedzy czysto technicznej, uzupełniały wiedzę o praktyczne elementy związane z zarządzaniem firmą. W praktyce jednym z wykładów, który udało się zastosować w życiu, rzeczywiście w działaniu firmy, było zarządzanie kryzysowe. Faktycznie mieliśmy taki epizod, że firma była w dosyć trudnej sytuacji. Należało wypracować szybko plan naprawczy, no i ta wiedza zarządzania kryzysowego była tutaj bardzo przydatna. Udało ją się w praktyce zastosować w działaniu firmy. Istotnym wartością dodaną studiowania na studiach uzupełniających jest poznawanie nowych ludzi, czyli networking. Poznajemy tutaj osoby, które są często z innych branż, które bardzo często są okazją nie tylko do takich znajomości prywatnych, ale też znajomości, z których mogą wyniknąć jakieś sytuacje biznesowe. Dlatego warto wybrać studia MBA w Akademii Leona Koźmińskiego. Jako jedyna uczelnia w Polsce zostaliśmy ujęci w absolutnej czołówce światowego rankingu Financial Times i posiadamy 3 najważniejsze akredytacje dla uczelni biznesowych: AACSB, EQUIS i AMBA. Polska uczelnia, światowa liga. Zapraszam, Andrzej Koźmiński.